Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Chyba taki dłużej wyczekiwany odcinek niż zawsze, no nie? Ale już jesteśmy i wracamy. Słuchajcie, mamy do zrobienia chyba ostatnią misję w Paybacku. I wiecie co, ja do niej chyba nie powinienem robić żadnych samochodów, tuningować, dlatego że tutaj będziemy jeździć, z tego co pamiętam, wszystkimi samochodami po kolei w gonitwie, jak ja to mówię, bandytów. A to jest gonitwa banitów. W sumie nie wiem, co to znaczy banita. Człowiek skazany na banicję, wypędzony z ojczyzny. Banicja, czyli ban? O, banicja, ogłoszenie wygnania z ojczyzny. To jest tak napisane. Ogłoszenie, wygnanie. Skazany na taką karę to banita. Wyrok pozbawiał czci i honoru. To już wiem, skąd się wziął ban. Słowo ban. Z banicji. No, chyba normalne. Zresztą, trzeba by było zrobić wyścigi wszystkich zbanowanych ludzi na grupie na Facebooku i na Discordzie. Nie? I wtedy z nich wyłonić zwycięzcę i zwycięzca mógłby wrócić na Discorda czy na grupę na Facebooku chociażby. O, jest odpowiednia pora dnia. O tej porze dnia w Paybacku zawsze w powietrzu zwisają, znaczy latają krzaki, widzicie? To nie są ptaki. Z daleka to wygląda, jakby był to taki, jakby było to stado ptaków, ale to nie są ptaki, to są krzaki. Nawet się rymuje, zobaczcie. I to jest od samej premiery gry, nawet grałem w wersję przedpremierową Paybacka i dalej były te krzaki w powietrzu. I mimo, że gra już jest dość wiekowa, no to dalej tego nie naprawiono w żadnym patchu, no nie? Mimo, że już wyszła nowa gra od tego samego studia, więc no słabiutko, a jednocześnie cieszę się, że nowe studio będzie zajmować się nowym Need for Speedem, o którym w momencie nagrywania tego odcinka jeszcze nic nie wiem. No dobra, przygotowania. Zobaczmy, jak będą wyglądały przygotowania. Nie ma tutaj konkretnego samochodu, więc wezmę ten, nie? Podgłośnie trochę, bo... Familia nie cofnie się przed niczym. Możecie się spodziewać wyłączników i interwencji glin. Jess, wszystko gotowe? Nawet się nie zorientują. Świetnie. Mac? Wszystko gotowe. Ja i Ferajna damy gliną. Ej, on wygląda jak ryba, ten chłop. Ale to jest chyba jakiś aktor. Małą niespodziankę na wszelki wypadek. A, Tyler, jak już wybierzesz samochody do gonitwy, pamiętaj, żeby poustawiać sobie wszystko jak trzeba. No, jasne. Rzucimy jeszcze okiem. No, to do roboty. Połóżmy kres, familii. Dobra, zobaczymy, czy położymy kres. Tak, teraz chyba musimy dostosować auta. No i do dragu chyba wybiorę tego Vipera, bo on się najlepiej spisywał. Bo to chyba będziemy jeździć wszystkie konkurencje po kolei, nie? Tutaj mamy offroadowego. Ja myślę, że wystarczą te samochody. Chodźmy zobaczyć. I mamy misja fabularna, gonitwa banitów, już chyba ostatnia, nie? Jeśli chodzi o fabułę. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Nie pamiętam totalnie nic z tego. Teraz musimy wybrać samochody, którymi będziemy brali udział. Ty, a ja nie mam żadnego takiego ucieczkowego? Ten jest najlepszy? Ciekawe, nie? 320, no powinno wystarczyć. Ej, ale to jest wyścigowe? Jak? Nie mam nic lepszego wyścigowego? O co chodzi? A ile mam pitos? Muszę zobaczyć. Nie no, słuchajcie, mam miliona. Znaczy, tamten oczywiście Nissan jest fantastyczny, to jest super auto, nie? I w ogóle, tylko ja bym chciał coś takiego innego. Zróbmy sobie pod te wyścigi, bo pod offroad, pod drift i pod drag na pewno mam, tylko musiałem sprzedać samochody wyścigowe, żeby móc kupować nowe na każdy odcinek, nie? I został mi jeszcze milion z tego. Ja bym kupił jakieś naprawdę fajne fużysko, na które zawsze brakowało mi kasy. O, ucieczkowych samochodów mam dużo. Volvo Amazon jest koksem. O kurde. Posprzedaję te auta i kupię coś naprawdę koksiarskiego pod wyścigi, co wy na to? Kurde, zobaczcie, jaka choinka. Ja pierniczę.
A tak stuningowałem i co? I fajnie, nie? No, teraz jak sobie odnowiłem tą serię, to chciałem zrobić takie samochody, których normalnie nigdy nie wybierałem. Do tuningu, do wyścigów i tak dalej. Chciałem coś zrobić takiego, wiecie, zupełnie innego. Widzicie, że teraz sprzedaję nawet i części, z tego jest też sporo kasy. Nie wiem, czy uda mi się dojść do 2 milionów, bo tam chyba jakiś samochód tyle kosztował. Jak najwyżej kupimy po prostu to, na co będzie nas stać i tyle, nie? To też możemy sprzedać. O, to jest jakiś, to nawet nie ma co sprzedawać. Jest jakiś samochód unikalny. Tylko sobie weźmiemy tutaj i sprzedamy sobie. No tak sprzedaję po kolei samochody, których już nie będę używał. 28. No wiecie co, to nawet tak nie bardzo opłaca się sprzedawać. O, ja zrobiłem Audi do driftu. Nawet nie bardzo opłaca się sprzedawać, lepiej pojechać po prostu kilka wyścigów za 50 tysięcy i gitara, nie? I mamy ten sam efekt co po sprzedaży jakiegoś zwykłego auta. No ale jak już tutaj jestem w garażu, to posprzedaję, bo i tak przecież nie będę już ich używał, nie? Chyba. Może jeszcze zobaczę, ale może jeszcze kupię samochód do speedcrossu i właściwie na tym temat się skończy. O czym my mówimy? Najdroższe auto kosztuje niecały 1 milion, to spokojnie mi wystarczy, nawet niepotrzebnie sprzedawałem te wszystkie auta, przecież miałem 1 milion, nie? Ale, zastanawiam się, którym samochodem nigdy nie jeździłem w Paybacku i wydaje mi się, że nigdy nie miałem 918, nie miałem Astona Martina Vulcana, natomiast miałem Pagani Huayre, wydaje mi się. Ale Vulcana na przykład nie miałem, mimo że jest tańszy. Tak się P1 chyba miałem. Aventadora może, Forda GT raczej nie, Amur. To jest samochód, który bardzo mi się podoba. I też go chyba, kurczę, miałem. Już nie pamiętam. Wybiorę Vulcana, bo ja nawet nie pamiętam, żeby on był w tym Need for Speedzie. I prawdę mówiąc, starczy mi kasy nawet chyba na 2 samochody. Starczyłoby mi, ale no nie potrzeba tego kupować, prawda? P1 chyba też miałem. Ale wybiorę Vulcana, jego nigdy nie wybierałem właśnie i chcę zobaczyć, jak się będzie nim jeździć. No i proszę, jest Vulcan. I ciekawe, czy będzie można zrobić mu jakiś tuning. To jest samochód generalnie bardzo, bardzo szeroki, bardzo, bardzo lekki, bardzo szybki. Tyler. Czyli dotarłeś na gonitwę? Nie udawaj zdziwionej, wiedziałaś o tym. Tyler, to nie jest jakiś wyścig uliczny w barrio z jazzy chłopakami. To prawdziwy świat. Tu największe umiejętności nie wystarczą. Wierz mi, próbowałam. Nawet wtedy nie mogłaś mnie pokonać. Mimo całej tej kasy i wspierającej cię familii, dalej tego nie potrafisz. Dla ciebie wszystko jest wyścigiem, Tyler. Tak było i będzie. Nie tylko cię pokonam. Zniszczę cię. Z jednej strony taka uprzejma, miła, nie? Ja też tego próbowałam, też taka byłam. Ha, 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 ho, ho, ho. A potem zniszczę cię. Tak. Z dupy. Zobaczcie na ten układ wydechowy. Co, o co tu chodzi? Czy wiadomo, jest z boku, fajnie to wygląda, jest spoko, tylko w tym Need for Speedzie... Dostaliście się do gonitwy, musisz być zachwycony. Tak, jestem. A ja? Tak, jestem. Obstawiając 1-100, że dasz radę. Więc teraz jestem bardzo kontent. Świetnie. Tak, właśnie postawiłem moje kasyno na porażkę familii. Wie. Jak wygrasz, familia splajtuje. Jak przegrasz, ląduje na ulicy, więc do boju, Tyler! Że co? Nie, serio, nabierz prędkości, Tyler. Postawiłem na ciebie całe kasyno. Dobra, jeszcze raz, patrzcie na ten układ wydechowy. Tutaj ogień leci nawet w miejscu, gdzie nie ma otworu. Dlaczego? Tak ma być? Czy tam są jakieś otwory dodatkowe, malutkie zrobione, żeby jakaś lepsza wydajność była tego samochodu? Czy po prostu glitch? No, nie wiem! No, myślałem, że tuningu nie będzie, ale ze względu na to, że no, nie mamy samochodu na wyścigi jako takiego, no to musimy coś tutaj porobić. Podejrzewam, że w Vulcanie za dużo do roboty nie będziemy mieli. Zobaczmy, co tu jest do wyboru. Aha, tutaj mamy tylko takie owiewki dodatkowe. I zobaczcie, jeśli chodzi o zderzak, tutaj też nie za wiele można zmienić. Już i tak ma duży ten... Jeszcze można polepszyć tą ławkę z przodu.
dokładkę. Nieźle, nie? Jest bardzo duże. Ale dajmy. W sumie ten samochód jest taki już przesadzony. Reflektory, widzimy tutaj jakieś LEDowe, kurde, technologia, nie? Czy laserowe może, bo są nawet jakieś laserowe światła w samochodach. Ja nawet nie wiem, co to jest, gościu. Dobra. Tutaj mamy coś takiego, albo takie zabudowane. W sumie, no widzicie, no bardzo marginalna zmiana, nie? Jeśli chodzi o wydech, to tutaj już możemy sporo wymienić. Znaczy próg, nie? Który osłania ten wydech, to tutaj można sporo wymienić. Lusterka. Można dać jakieś takie fikuś. O, te ostatnie nawet pasowały. Nie do tego wulkana. Bo to chyba są od niego zresztą. A myśmy mieli założone jakieś inne. Faktycznie. Nie wiem czemu. Dobra, tu już z tyłu no nie da się poszerzyć. Ten samochód jest już wystarczająco szeroki. Można dać inne reflektory, ale tego w ogóle nie widać. On ma takie jakby wystające sople z tyłu. Ten samochód jest charakterystyczny pod tym względem. Felgi możemy sobie wymienić na jakieś inne. Ten samochód jest bardzo... Co to była za opona? Jakaś dragowa, nie? Ten samochód jest bardzo szeroki i ma też szerokie koła z tyłu. Chciałbym zrobić taki walec. Jakby była taka felga, która zrobiłaby ten walec taki. Żeby była taka, wiecie, wklęsła, nie? Żeby znaleźć taką felgę, żeby to... Myślę, żeby to śmiesznie wyglądało, ale widzę, że... O! Jedynie ta jest taka, nie? Walcowata. Lub ta. No. Ale nie pasuje mi do tego auta. Można jeszcze zwiększyć rozmiar felgi. To ile ona ma cali? 30? Gościu, kosmos. Możemy tutaj jakiś kolor wybrać. A to zróbmy coś takiego. I z przodu jeszcze wymienimy. Nie wiem, czy trafię tę felgę, ale widzę, że nie wszystkie felgi były do wyboru do tego samochodu. Jakby nie mogłem... Znaczy, wydaje mi się, że do innych aut było więcej felg do wyboru niż tutaj jest. To była ta, nie? Damy sobie kolor. Tutaj dajmy na przykład odwrócony, o. A, zastosujemy to wszystko. I dobrze będzie, nie? Mamy... Aha, tu jeszcze opony. Bo to też fajnie wygląda, jak się wymieni opony. Innego bieżnika nie mamy do wyboru, możemy tylko narysować napis. Dajmy napis Need for Speed i będzie się ten napis kręcił. Mi się to podoba. Napis Need for Speed, pyk. No i fajnie. Dobra, jeszcze tyłu nie skończyliśmy, tutaj jest chyba spoiler do wymiany. No tutaj twórcy nie zawiedli, ale z drugiej strony mamy taki spoiler bardzo subtelny, nie? Dla tego samochodu. Wow! Totalnie zmienił swój wydźwięk ten samochód teraz z takim spoilerem. Nie ma tutaj opcji, żeby go usunąć, ale ten spoiler jest prawie niewidoczny i ten samochód totalnie zmienił swój kształt, nie? W standardzie mamy taki wielki spoiler, ale wiesz, to jest gra arcade'owa i tutaj nie ma to zbytnio znaczenia, jaki my spoiler wybierzemy, nie? Wygląd jest tutaj taki, o. Widzicie, tutaj jest taki... To jest fajne. Tutaj nie wiem, czy to widać, ale... Czy wiecie, o co mi chodzi przede wszystkim? Nie wiem, myszką mogę pokazać? Nie mam tu... Nie działa mi myszka. W każdym razie obok tablicy rejestracyjnej, po boku, widzicie takie... Takie coś okrągłego. Tam się wsadza wąż. I ten samochód podnosi się po prostu, żeby zmieniać mu koła, bo to jest samochód torowy. Autentycznie. Także to jest ciekawe. Tak jak w niektórych samochodach, tych no, w torowych samochodach po prostu, żeby zmieniać koła, to takie coś tam jest. Żeby nie tracić czasu na jakieś tam podnośniki czy coś, to mają takie pup, wpinają po prostu powietrze i samochód się podnosi. No i teraz zastanawiam się, wymieniamy to? Standardowe wygląda dziwnie, nie? Ale to zmienione też wygląda okropnie. Ja bym ten dyfuzor w ogóle wywalił, ale dajmy ten, taki najmniejszy, nie? No i dobra, i mamy. I wiecie co, jeszcze tylko malowanie, ale kurde, z tym spoilerem samochód totalnie zmienił kształt. Felgi z tyłu pomalowały mi się na jakiś dziwny kolor. W sensie, nie wiem dlaczego tak, ale dobra. Tuning sylwetki, słuchajcie, możemy jeszcze obniżyć to auto, ale tu z tyłu brakuje jakiegoś dystansiku, nie? To koło jest takie wbite jednak w ten błotnik. Ja wiem, że może i tak powinno być, ale
dla dobra Need for Speed'a bym chciał, żeby troszeczkę te dystanse można było tam zoptymalizować. I jeszcze damy sobie pneumatykę, a ponieważ wyciągnęliśmy pneumatykę ze wszystkich samochodów, które sprzedawałem, no to mamy jej teraz dużo do wyboru. No i na koniec jeszcze malowanie. O kurde, zobaczcie jaki kozak, zobaczcie jaki Batmobil. Batmobil. Fajnie ktoś to zrobi, bo nie dał tylko takiego, wiesz, czarnego koloru, nie? Ale też tutaj jakiś dał taką jakąś fakturkę na to. Podoba mi się. I zobaczcie, tutaj taki znaczek, jakieś napisy. Na masce coś tam jeszcze zrobił ktoś. Fajnie to wygląda. No i samochód trzeba jeszcze stuningować. I patrzcie, teraz coś, co wam urwie głowy. Ten samochód już jest ekstra niski. Ale patrzcie na to. Opa. Jak tylko troszeczkę siadł, ale już do samej ziemi. On tu dosłownie leży, nie? Nieźle. Nieźle to wygląda. Chociaż te koła wydają się trochę małe w stosunku do samochodu. Nie? To przednie zwłaszcza, takie mam wrażenie. Dobra, tak zastanawiam się, pod co robić ten samochód. Ostatnio robiliśmy sobie pod nitro. No może tym razem zrobię pod przyspieszenie? Nie? Bo tu w sumie prędkość maksymalna nie jest taka ważna. Trochę śmiać mi się z siebie chce, bo pół odcinka chłop przeznacza na przygotowywanie samochodu. No ale jak ja to lubię, no to tak gram, no. Co tu dużo gadać. Słuchajcie, już poniżej 2 sekund do setki. Przynajmniej według tych statystyk. Cokolwiek znaczą te cyferki, no próbuję tak to mniej więcej rozumieć. Natomiast nitro będziemy mieli bardzo słabe, praktycznie zerowe, słuchajcie. Praktycznie zerowe nitro, ale za to przyspieszenie powinno być kozackie. I tak wygląda moja kombinacja części, wymaksowany samochód. Chociaż jeden w moim garażu będzie wymaksowany. Natomiast nitro jest ultra słabe, niestety. Zrobiłem samochód pod przyspieszenie, bo tak i już. O kurde. Ale ciśnie. Ja pierniczę. Faktycznie poniżej 2 sekund do setki jest. Kosmos. Czy to mi wystarczy na wyścig? No, jeśli oni oszukują. Ale kurde, jak ciśnie ten samochód. Pierniczę. No i dobrze, teraz wybieramy samochody. No i zobaczcie, teraz to tak. 399, ale jaki wygląd tego samochodu, nie? Do offroadów. Właśnie tak się zastanawiam, Bel Aira czy Volkswagena? No nic tutaj lepszego nie mam. Weźmiemy sobie Volkswagena, tam dobrze cisnął. Już? Ciekawe. Zobaczcie jaki klimacik. Proszę, jednak dotarłeś na linię startu. I mam zamiar cię pokonać. Och, Tyler. Każdy kierowca tutaj chce cię zmiażdżyć. A każdy gliniarz w tym mieście chce cię dopaść. Jesteś tylko pionkiem stojącym mi na drodze. I szczęście wkrótce cię opuści. Widzisz, i to jest twój błąd. To nie jest kwestia szczęścia. Kierowcy, zaraz się zacznie. Te dialogi... Mac? Gotowe. Dasz sobie radę, Tyler. Powodzenia. Tak jak mówiłem Navarro, to i tak jest kwestia umiejętności. Dobra, zobaczymy. Przyspieszenie. Zaczynamy, kierowcy. Rusza gonitwa balit. No, przyspieszenie jest. Bez nitra, słuchajcie. Dam znać, jeśli Lina będzie kombinować. Ci goście to najlepsi kierowcy kraju. Ale pamiętaj, żeby się zakwalifikować do następnej rundy, wystarczy być w lepszej połowie. Dzięki, Jess, ale potrafię się ścigać tylko w jeden sposób. Żeby wygrać. Aha, na pewno. Znamy historię tych wszystkich odcinków, nie? Tyler nie był taki kozak. W moich rękach. No dobra, na razie widzę wyścig. Mogliśmy wybrać tylko 2 samochody, offroadowy oraz wyścigowy, więc czy będą w ogóle pościgi, czy będzie tutaj pościg? Chyba nie myślałeś, że będę grać fair, Morgan. Dobra, o co chodzi? Ej, przyspieszenie kozackie. Ani kropli nitra nie użyłem. Spokojnie, dam sobie radę. Mam nadzieję, brat. Rozpoznaję część wozu. Oho, jest policja. Basilia, nowa, wykończcie go. To są normalnie jakieś jaj. Patrzcie, pan Zero wciąż stara się zbawić świat. Nie to chciałem zrobić, chciałem się spojrzeć do tyłu, ale to się tak patrzy, okej.
Misjoner zamówił rozbiórkę i przyjechałem się tym zająć. Dogoni mnie? Oj, to nie wygląda dobrze. Zbliżają się kłopoty i kierują do Tylera Morgana. Patrz. Nie mogą mnie dogonić, ej! Autentycznie. O, wypadłem. Tyler zaczął zachwycająco, szybko wysuwając się na prowadzenie. Ale familia raczej nie będzie grać fair. Dobra, tutaj Pagani mnie dogoniła, bo niestety prędkość maksymalna to nie jest mocna strona tego auta. Ale tutaj zaraz prosta się skończy. Zobaczcie, nie mogą mnie dogonić. Haha, fajne uczucie. Tutaj teraz, nie? Szybkie... Szybkiego tego Astona zrobiłem. Ej, co ona? Jak ona tak przyspiesza? Oskryptowani są? Nie! Jak Lucek przegrywa, to narzeka, że boty oskryptowane, nie? Ej, rozbili się. Super. Generalnie, no, boty zawsze są oskryptowane, tak? Tylko albo lepiej, albo gorzej. Pamiętacie w ale wypadłem! Pamiętacie w Need for Speed Most Wanted 2005 jak było? Nieważne jaki miałeś samochód, zwykła Crown Victoria i tak cię dogoniła, nie? Choćbyś miał Bugatti, tam nie było Bugatti chyba. No dobra, ale choćbyś miał jakieś najlepsze Porsche, jakiś super samochód, to i tak zawsze policja cię dogoniła, nie? A tutaj tak nie jest, tutaj jednak jak masz to szybkie auto, to tam ci nie mają szans, no. O, dogonił mnie jakiś zawodnik. Dogonił mnie jakiś zawodnik. Świetnie, Tyler. Jesteś pierwszy w połowie pierwszej rundy. Lambos, chyba Huracan mnie dogonił. No ale się tak potężnie rozwaliłem tam, nie? Już Aston tak gorzej wygląda. Powiem wam, że to bez tego spoilera ten Aston Martin jest jakiś taki fajniejszy. Bardziej mi się podoba, taki opływowy się zrobił. Ła, jak wypadł, ale fajnie to zrobił. Dobra, pomogę mu. O ja, to było nawet warte tego mojego wypadku. Jak to super wyglądało, jak on tam zjechał. Nie no, to jest ekstra. To jest jedyny chyba Need for Speed, w którym da się spychać przeciwników, wiesz, efektywnie, nie? I efektownie. Kości obalone, Dehan za tobą. Witamy w gonitwie banitów, najtrudniejszym sprawdzianie ulicznym w kraju. Dobra, bo ja to wszystko próbuję tak driftem, a to jest samochód taki, żeby pokonywać się zakręty, wiesz, na przyczepność, nie? Hej, młody, chciałem tylko życzyć połamania nóg, ale może nie do ciebie. Wow! Kurde. Po prostu wygrać, bo jeśli trafię kasyno, osobiście połamie ci nóg. Ej. Żartowałem! Nie żartowałem. Dobra, słuchajcie, no... Ja tutaj tak koksiłem ten samochód. Warto było, bo jest mega przyjemnie teraz być na przedzie. Ale z drugiej strony zostali z tyłu i wiesz, nikogo tu nie widać, nie? A ja tak myślałem, że ten wyścig będzie naprawdę bardzo trudny. Jeszcze tylko kawałek drogi. No dobra, ten z tyłu słyszę, że mnie tam podgania i ten zakręt w pewnym momencie pokonał. Bardzo dziwnie widziałem na minimapce. Więc nie wiem, co mam o tym myśleć. O dobra, wypadł. Wygląda na to, że jak boty się zbliżają do gracza, to zaczynają jakoś gorzej jeździć, mniej dokładnie. To dobrze. Ale i tak nie ma tego takiego, wiecie, sztucznego doganiania, nie? Jak w innych Need for Speedach. Och, ten mój fantastyczny wulkan. To jest genialny pomysł. Ktoś wpadł, żeby zrobić tutaj malowanie batmanowe. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Wow, co to był za... Ej, za mocno. No i proszę bardzo, ukończyłem. Załatwcie go. To ściągnijcie inne ekipy. O. Jak to wyeliminowane? Wezwijcie naszych kumpli z policji. O. Mają nie puszczać nikogo poza naszym gościem. Naszym gościem? Zawodnicy przesiedli się do wozów terenowych. Teraz będzie trochę brudniej. Tak, trochę brudniej i trudniej, bo ten samochód jednak, no, wolniejszy jest, nie?
ma gorsze staty. 10 km, słuchajcie, to nie są żarty. Dobra, mamy tutaj coś na mecie, jest, ma być problem. Mają przepuszczać tylko jedną osobę, która nie wiemy kim będzie. Czy to będzie ten kolekcjoner? Pyk! Jeden już poleciał. To powinienem ich tak eliminować, ale chyba nie ma potrzeby, bo ten Volkswagen to jest taki szaleniec. Ja sobie powinien poradzić tutaj. W tą stronę. Kurde, zmieniły mi trochę te wskazówki. Dobra, i ciśniemy, no na razie gdzieś tam z tyłu się trzymam. Tutaj jeśli chodzi o offroady, to ważne jest to, żeby trzymać się drogi, nie? No, hello, Ameryki nie odkryłem, nie? Ale no, jest to ważne, bo widzicie, tak jak tutaj mógłbym pojechać na wprost, a to by mnie mogło bardzo spowolnić, bo, o, zwłaszcza, że tutaj zaraz jest tunel, nie? O! Naprawdę. Czekaj, jak? Ja się... Tyler się ściga offroadowcem? Pięć, wiele celów rozbija się w terenie i zmierza w stronę lotniska 73, kod 3. Inni kierowcy się nie liczą, rozbijcie Tylera Morgana. Centrala powtórz, potrzebuje potwierdzenia rozkazu. Oh, oh! Do wszystkich jednostek, Tyler Morgan jest głównym celem. Ignorujcie pozostałe pojazdy. Aha, fajnie, nie? Ignorujcie pozostałe pojazdy. Mają wyłączniki. Nie martw się, to zabezpieczenie powinno cię ochronić. Aha. Zabezpieczenie jakieś mam. Wyłącznik nie działa na pojazd podejrzanego. Czy twój wyłącznik jest niesprawny? Nie, centrala, po prostu ścigany pojazd nie reaguje. Właśnie próbowali mnie odciąć, nie udało się. Co oni chcą wyłączyć w starym Volkswagenie? Że obwody nie wytrzymają zbyt długo, więc szybko załatwią liniarze. Przynajmniej ta runda jest bezpieczna. Już się nie spotkamy. O rzeszty, patrzcie jak mnie spychają z tych checkpointów. Ja pierniczę. Centrala, odcięliśmy celowi drogę. O kurde, ej, to jest nie fair. Grubo nie fair. Adam 13, zatrzymaj. 3 km, może być ciężko. Centrala, wymknął się. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że wziąłem takie lekkie auto do tych offroadów. Ja nie wiedziałem, że będę nim się, wiesz, ścigał z policją. Ej, będę musiał to chyba powtórzyć. Czwarty jestem. Środek startu. Czas przyspieszyć. 3 kilometry. Liniarze zaczynają mnie już naprawdę wkurzać. Spróbuj wytrzymać do lotniska. Mamy dla nich małą niespodziankę. Aha, dobra, będzie pomoc. Ale ja muszę tamtych podgonić. Zostawili mnie bardzo z tyłu. Ej, czekaj. Jeden z nich pojechał w ogóle w inną stronę. What the fuck? Mac, mam na ogonie policję z całego cholernego Fortune Valley. Słyszeliście go, ludzie? Brać ich! Liga 73 na ratunek! Zgłasza się za wolne FB. Oh yeah! Czekaj, ja sprzedałem to ten samochód. Nieważne. To chyba nie był mój. Nieźle. Dobra, co dalej? A, okej. Ale jeszcze jedno okrążenie. Jak ostatnie? Przecież byłem... Trzeci byłem! Dla policji, a właśnie pędzi z Braxton przez jezioro New Haven! Tu klub zamieszek! Greeny wciąż gonią przez własny ogon. Jedź wygrać ten wyścig, wielki bracie. Oh yeah! Mamy pomoc od innych ekip, ekstra! Rozliczymy Silver Canius! Srebrna szóstka Barrio! Przyspieliliśmy liniarzy, właśnie ścigają bogacia! Ej, zdecydowanie ten samochód za lekki. Mamy wiele nagłych wypadków w mieście i w całej okolicy. Potrzebujemy szybkiego wsparcia, sytuacja jest niestabilna i wciąż się pogarsza. Zajmijcie się tym później. Wyślijcie wszystkie jednostki na Morgana. Oh, shit. Mamy tutaj wielu niebezpiecznych kierowców, którzy stanowią zagrożenie. Sytuacja jest krytyczna. Przyjęłam Panzer 22, kod czerwony. Panzer 22. 1-4. Główny cel, powstrzymać piratów drogowych. Zróbcie porządek w Fortune Valley. Dobrze wiedzieć, że mamy na miejscu sporo przyjaciół. Jesteśmy z tobą, brak. O oh yeah. Czyli już ja nie jestem głównym celem. Fajnie, fajnie mieć wsparcie. Dobra. Idziemy tu. Tutaj pewnie można by było w jakiś sposób skracać, ale nie chcę
już zaraz skoczyć na ostatnią pozycję. Jest w pierwszej trójce pomimo barwnych przygód z policją. W pierwszej trójce? Jestem pierwszy! Uwaga, uwaga. Mamy. Pyk. No, tu się chyba nic więcej nie wydarzy. Nie wiadomo, że tak, może nie. Dobra, a i ktoś dogania, ale tak sztucznie trochę. Nie, pieprzony! Dobra. Ale miałem fart tutaj! Akurat gości we mnie wjechał i odbił się. I pojechał w ściany. W kamienie, gościu, w krzaki. Dobra. Na finiszu rundy terenowej. Wciąż może mu się udać. Jest finisz, a okej. Mało brakowało. To było trudne. Wytrzymaj jeszcze, już prawie koniec. No ma jakieś problemy psychiczne, ten gościu sam do siebie gada. Kto wygra drugą rundę gonitwy banitów? Weźmie udział w pojedynku z mistrzem zeszłorocznych zawodów. Czy będzie to Tyler? Według waszej czarodziejskiej opiekunki wszystkie znaki wskazują, że tak. Okej. Nie, w porządku, Tyler. Kibicujemy ci, stary. Dzięki za wsparcie. Dobra, mamy metę. O kurde. Trudne to było. Tyler Morgan wygrywa rundę terenową gonitwy banitów. Dobra, bo... Mam nadzieję, że będziemy mieli samochód wyścigowy teraz do dyspozycji, bo bym wziął mojego wulkana i wiesz, troch i po temacie. Ten jest jednak taki słabszy. O! Lina! Jak to odciągnięcie? Ale ilu? Co, wszyscy? Dobra, wiesz co? To już nieważne. Osobiście go załatwię. Ktoś tu ma stracha? Fajna ta pojedynka jest, nie? Trzeba przyznać, że udała im się. Samochód zaprojektowany przez wiatr. Słyszeliście o tym? Będzie zmiana w ostatniej chwili. Czy to w ogóle dozwolone? Mistrz zeszłorocznej gonitwy zostaje w ostatniej rundzie zastąpiony przez Linę Navarro. Kto był mistrzem w zeszłym roku? Kurde, nie wiem, bo ja nie grałem w zeszłym roku. Chodź, Lina. Czas, żeby to wygrać. Czyli zostaliśmy tylko my, Navarro. Widziałeś, jaki sprzęt mamy pod maską. Nie masz żadnych szans. Mhm. Oszukuj ile chcesz. I tak wygram. Tyler. Poradzisz sobie, prawda? Poradzisz sobie. Jak najkurna bardziej. Kurna, oh yeah. Ostre słowo. Dobra, ciśniemy, no. Morgan, z takim sprzętem w wolnie będę kontrolować każdy wyścig w Porcie 2. Miasto próbowało mnie złamać, teraz moja kolej. Najpierw musiałbyś pokonać mnie. Proszę, nawet twój kumpel Schuler wie, co się stanie. Po prostu wybrał tę niewłaściwą stronę. Czemu musiałbyś? I to by było na tyle, jeśli chodzi o twój wynalazek. Przegrywasz. Tylko przez chwilę. Dobra, ręcznego nie ma co używać w wulkanie, lepiej hamulec nożny do driftu, zdecydowanie robi lepszą robotę. Dobra, pojechała za mną, czyli nie skróciła sobie jakoś tutaj drogi, myślałem, że można tutaj skrócić. Jak jeździłaś razem z Jess i chłopakami, miałaś sporo umiejętności, a teraz nie potrafisz wygrać bez oszukiwania. Ludzie tacy jak ty czy ja zawsze byli ofiarami przekrętów, Morgan. Nie mogłam pozwolić na to, żeby stać się zabaweczką w ich rękach. Dołączyłam do zwycięzców. A ja postanowiłem walczyć. Dlatego musiałam sprzedać swoją ekipę, Tyler. Dzięki wam mogłam się dostać z wami. I wreszcie za to zapłacisz. Proszę cię, to imponujące, że się tu dostałeś, ale od początku nie miałeś szans. Jesteś po prostu ostatnim z wielu wybojów na mojej drodze na szczyt. To się okaże, jak będziemy na mecie. Ostatnim z wielu wybojów. Haha, ciekawe. Dobra, zobaczymy. Lina, mówiłaś mi, że to załatwisz. No i co teraz?
Właśnie to załatwiam. Nie. Zajmę się tym osobiście. What? Co masz na myśli? Moje gratulacje, Morgan. Jesteś na drodze do pokonania mojego kierowcy. Na to wygląda. Morgan, przydałby mi się w familii ktoś o takim talencie. Byłbyś najlepszym kierowcą w mieście. I tak pokażę. Jak ci się nawet nie śniło. Ale jest haczyk, prawda? Drobny. Musisz przegrać wyścig. Nie możesz mnie zastąpić. To ja dałam ci to miasto. A teraz mogę je stracić przez twoją cholerną vendetę. Dzięki za propozycję. Spasuję. Daj spokój, Morgan. Czego chcesz? Sławy? Pieniędzy? Głowy liny na srebrnej tacy? Dostaniesz, co chcesz. Chcę, żebyś mi oddał wszystko, co masz. Wtedy jak przegrasz, będę wiedział, że to dlatego, że byłem lepszy. To jeszcze nie koniec. No, jednak koniec, bo następna część nic nie wspominała o żadnym kolekcjonerze chyba, nie? Więc jakby no, po tym wyścigu nikt o kolekcjonerze nie będzie wspominał. Dobrze to rozegra. Chyba, że w najnowszym Need for Speedzie, który ma, myślę, że niedługo się pojawić, no coś, jakaś tam wzmianka będzie. Zobaczymy. Także jednak to będzie koniec. Dzień dobry, wygrana. Bardzo fajny jest ten Aston Martin. Naprawdę. Mega. Dobra, wygraliśmy sobie. I tak. Pieniądze, a to pieniądze, co nas pieniądze interesują teraz, nie? Tyler Morgan pokonuje Linę Navarro i wygrywa gonitwę banitów dla Silver Rock. Do widzenia, pani! Danie! Bum! To jest mistrzostwo świata! No jak? Twój cholerny zakład nas zrujnował. Będę musiał wydać wszystko, co mam, żeby przeżyć. Familia kończy z ulicami. I z tobą też koniec. Nie możesz! Tak ciężko pracowałam! Wszystko, co osiągnęłaś, dostałaś ode mnie. Teraz ci to odbieram. Jak ja polecę, to pociągnę cię za sobą. Wiesz, ile mam na ciebie haków. Na was wszystkich! Nie powinienem był ci ufać. Więcej nie popełnię tego błędu. Ciekawe, nie? No, Tyler, wygraliśmy w gonitwie i z familią. No i co teraz? Mam pomysł. O! Mowy nie ma! Ale najpierw to pierwszy na lotnisko. Serio? Czyżbym wyczuwał strach? Rozumiem. Jestem teraz mistrzem, też bym się bał. Ha, dobra, ścigamy się! Okej. Okay. Spoko jest to, że w tych końcowych cutscenkach są użyte pojazdy, których używaliśmy. W sensie, w tym momencie Vulcan, nie? Jest spoko opcja. To jest naprawdę spoko opcja. Bardzo mi się to podoba. W niektórych grach to tak mamy podstawione jakieś tam inne rzeczy. Nie mówię, że samochody, bo nie tylko w gry samochodowe gram, ale... To mi się zawsze podobało właśnie w Need for Speedzie, że mamy tu swoje auto i ono jest też w cutscence. To jest super. To chyba było zresztą już od Need for Speeda z 2005 roku. Kurde, dla mnie to jest 16 lat temu pojawił się najsłynniejszy Need for Speed. A teraz przechodzimy Need for Speeda z 2017 albo 18 roku. Jakoś tak, przeszliśmy paybacka. Była zarazem bezwzględna i elegancka, panie Weir. Tyler Morgan to był błyskotliwy ruch. Może się jeszcze przydać w przyszłości. Wiem. Kolekcjoner jest skończony. Wygrał pan zakład. Witam w Arkwright. Misja wykonana, moi drodzy. Dopiero teraz odblokowujemy Regerę. To co ja mam od nowa grać, żeby się nią nacieszyć? Albo taką furę? Co to w ogóle jest? Jakiś... What?
Kolekcjonizm to scena wysiłków ulicznych. Fortune Vineland zyskała świetność. To doskonały moment, by popracować nad wymarzonym wrakiem, zabłysnąć w wyczynach i dołączyć do znajomych oraz kierowców z całego świata w wyścigach All Drive. Wiecie, jak wyglądają wyścigi online? Tutaj bierzesz regerę i się ścigasz i rozbijasz się prawie za każdym razem. Jakby strasznie chaotyczne są te wyścigi. Bardzo. I jak tam wbiłem sobie chociaż na chwilę, to było takie what the... No teraz to nie wiem, czy nawet by kogokolwiek znalazło w tym online. Ale jak grałem ostatnio w Need for Speed'a Hita, no to po roku od premiery tej gry, no to ktoś tam jeszcze grał i można było się ścigać, można było kogoś spotkać na online, także to jest bardzo fajne. A teraz w Hicie jest rozgrywka chyba cross-platformowa, więc tam mogą konsole grać z PC-tem, co jest świetne, bo dzięki temu zawsze jest z kim grać, nie? Zawsze ktoś na tej mapie się kręci, zawsze możesz z kimś rozpocząć wyścig, to jest ekstra. I w tego typu grach crossplay jest spokojnie, no bo co? Ja sobie gram na padzie, używając pada, więc nie ma tu różnicy, nie? Jakby sposób sterowania. W strzelankach, no to głupio by było grać. Konsola kontra PC, nie? Tak. Konsola ma swoją przewagę, ale PC też ma swoje przewagi. No ale różnie to bywa, nie? Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejne serie. Trzymajcie się, na razie. Hejas!